i żyli długo i szczęśliwie. Wiadomo, tak się kończy prawie każda bajka o miłości, a jej bohaterowie zawsze są piękni i wiecznie młodzi. Tymczasem życie wygląda troszeczkę inaczej. Co powiecie na to, żebyśmy zamiast bajki poczytali sobie w te święta piękne, wzruszające, a co ważne, niebanalne historie o miłościach, które trwały krótko i były szczęśliwe. Agata Romaniuk pięknej, napisanej z wielką elegancją i wyczuciem książce, która zbiera kilkanaście historii ludzi, którzy pokochali się późno i mieli odwagę dać sobie szansę na takie właśnie miłosne uczucie, pomimo wątpliwości swoich dzieci, pomimo tego, że zrobili coś kontrowersyjnego, udało im się znaleźć szczęście w późnym wieku. Piękna rzecz, czytajcie.